Pierwsze, chciałbym zobaczyć, jak wypada olej w lepkości 0W20 zalecany przez producenta w porównaniu do 5W30. Czy na przykład powinienem pozostać przy 0W20, czy może jednak 5W30 też nadaje się do tego silnika? Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Skoda Octavia 1.5 TSI E-Tech, 150 koni mechanicznych, rok produkcji 2021, przebieg auta 46 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza dwóch próbek z tego samego samochodu oraz trzeci etap badań dla zaprezentowanego pojazdu. Poprzednie etapy to odcinki z numerami 56 i 137. Inicjatorem eksperymentu jest Kamil. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Kamil skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się trzy próbki. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Kolejne dwie próbki to olej przepracowany Volkswagen Long Life 4 0W20 po przebiegu 8400 km i 15550 km. Kamil napisał tak: pierwotnie celowałem w 5000, 10000 i 15000 km, ale miałem trochę problemy ze znalezieniem odpowiedniego sprzętu do pobrania próbki w trakcie użytkowania. Zanim się porządnie za to zabrałem, kilometry leciały i wycelowałem mniej więcej w połowie interwału. Do silnika zalany został olej Volkswagen Long Life w klasie lepkościowej 0W20. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie było robionego żadnego dodatku do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to odpowiednio 8400 km dla pierwszej próbki, 15550 km dla drugiej próbki. 20% eksploatacji to miasto, reszta trasa. Dominują odcinki z przedziału 10-20 km. Olej eksploatowany przez 6 miesięcy pierwsza próbka oraz przez 12 miesięcy druga próbka. Brak dolewek, brak płukanek. Profil użytkowania między interwałami praktycznie się nie zmienił, napisał Kamil. Ta sama relacja miasto-trasa, prędkość średnia z interwału różni się około 2 km na godzinę. W ramach dodatkowych informacji Kamil napisał tak: wiem, że sporo już było grupy Waga na kanale, ale myślę, że będzie ciekawie zestawić moje poprzednie wyniki w ramach przypomnienia Liqui-Moly Top Tech 4205W30 do tej zalecanej przez producenta. Serwis olejowy robiony był w autoryzowanym serwisie przy przebiegu 30 350 km. Mam od znajomego z serwisu próbkę referencyjną zalanego oleju z 200-litrowej beczki. Olej 0W20 przesłany do badania był zalewany po 5W30 z poprzedniego interwału. Nie wiem, na ile to istotne, ale w silniku zawsze zostanie trochę poprzedniego. Natomiast z tego co wiem, bo nie było mnie na hali serwisowej przy samej wymianie, stary olej zleciał do końca. I teraz kilka faktów, komentarzy dotyczących interwału. Pierwsze, chciałbym zobaczyć, jak wypada olej w lepkości 0W20 zalecany przez producenta w porównaniu do 5W30. Czy na przykład powinienem pozostać przy 0W20, czy może jednak 5W30 też nadaje się do tego silnika. Stąd też badany olej po w miarę podobnym interwale. Mój profil użytkowania auta jest dosyć powtarzalny, 80% trasa, 20% miasto, poprzedni interwał miał praktycznie identyczne proporcje. 3. Średnia prędkość z interwału dla 5W30 była na poziomie 68 km na godzinę, z przesłanego 0W20 na poziomie 71 km na godzinę. Średnie spalanie odpowiednio 6,6 litra na 100 km i 6,8 litra na 100 km. Na 5W30 zrobione było niecałe 14 tysięcy km, na 0W20 celowałem w podobny przebieg, ale niestety trochę przegapiłem i wyszło minimalnie ponad 15 500 km. Liczę, że i tak na tej podstawie da się wyciągnąć jakieś wnioski co do porównania obu lepkości. Na poprzednich dwóch interwałach z 5W30 poziom oleju na bagnecie przez cały czas utrzymywał się na maksa. Przy 0W20 ubyło go około 1/3 miarki od maksa, ale trzeba pamiętać, że była pobierana próbka w międzyczasie.
Mimo wszystko mam wrażenie, że silnik jednak spalił trochę tego oleju, chociaż na przykład po zapełnieniu GPF-a nie było tego widać. Kilka razy w ciągu eksploatacji podłączałem interfejs diagnostyczny i komputer pokazywał zawsze 0 gram. Podsumowując, mam nadzieję, że po badaniu otrzymam już jakieś odpowiedzi. Na obecnej wymianie zalałem również 0W20, ale tym razem Fuchs Titan GT1 Long Life 4 z normą Volkswagena 508/509 i w zależności od tego, co wyjdzie w badaniu, rozważam już skrócenie interwałów do 10 000 km. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego, próbka numer 1 oraz na końcu próbka numer 2. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 39,9 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,0 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 179. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Producent deklaruje wyłącznie lepkość w 100 stopniach Celsjusza. Lepkość zmierzona jest o 3% wyższa od tej zadeklarowanej, czyli w normie. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Najpierw próbka z przebiegiem 8400 km. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 38,6 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 7,9 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 183. Płynnie przechodzimy do próbki oleju po przebiegu 15 550 km. Lepkość dla oleju przepracowanego, próbka numer 2, jest następująca: 39,5 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 8,0 w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 179. Otrzymujemy zatem bardzo dobre wyniki, zarówno jedna próbka, jak i druga, stan w pełni akceptowalny. Co ciekawe, próbka z większym przebiegiem charakteryzuje się niemal idealnymi parametrami lepkościowymi, lepszymi niż próbka po przebiegu o połowę mniejszym. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Po
Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. I tutaj muszę się Wam przyznać, miałem sporą zagwozdkę, jak zobaczyłem te wyniki. Pierwsza myśl to nie może być ten sam olej. Próbka z większym przebiegiem ponownie wykazuje lepsze właściwości niż próbka po przebiegu 8400 km. Napisałem do Kamila w tej sprawie i wydaje mi się, że w jego odpowiedzi znajdziemy częściowe wytłumaczenie takiej sytuacji. Napisał tak. Próbkę z niższym przebiegiem pobierałem przez bagnet pompką do oleju. Szczerze mówiąc, miałem z tym spore problemy, bo miałem trzy rurki o różnych średnicach i pasowała tylko jedna, która i tak nie była do tego idealna. Auto było po krótkim 2-3-kilometrowym odcinku, więc olej miał szansę się rozmieszać, ale zanim byłem w stanie cokolwiek pobrać, to minęło dobre 20 minut. Prawdopodobnie tutaj może być coś nie tak, pytanie tylko jak bardzo. No cóż, liczę się z tym, że może nie być miarodajnie, ale lepszych możliwości wtedy nie miałem. Druga próbka pobrana już z miski olejowej z korka po 20-kilometrowym odcinku. Dodatkowo Kamil napisał tak, nie wiem czy to istotne, ale 0W20 jeździł 2 miesiące od wymiany na paliwie E5 i potem 9 pełnych miesięcy na paliwie E10 wprowadzonym w styczniu. Swoją drogą praktycznie w ogóle nie zauważyłem żadnych zmian w średnim spalaniu na niższej lepkości. Różnica w spalaniu na całych interwałach wynika z wyższej prędkości średniej, natomiast oszczędności 0W20 pewnie zostały skompensowane paliwem E10. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego zarówno dla próbki pierwszej, jak i drugiej. Każdorazowo odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. W podczerwieni otrzymujemy potwierdzenie, że badamy cały czas ten sam olej, czyli rozwiane zostały moje wątpliwości z testu bibułowego. Jakie są różnice między próbką po przebiegu mniejszym i większym, to myślę, że wyłowicie samodzielnie. Ja skupię się na różnicach między wierszami numer 1, 2 oraz 4, czyli bezpośrednio konfrontujemy ze sobą olej Liqui Moly 5W32 obserwacje z olejem Volkswagena 0W20 1 i 2 po zbliżonym przebiegu. A więc tak, antyutleniacz mocniej zdegradował dla Liqui Moly, degradacja dodatków mocniejsza dla Liqui Moly, zanieczyszczeń w jednym miejscu więcej widać dla Liqui Moly, w drugim dla oleju Volkswagena, stopień sulfonowania oraz nitrooksydacji wyższy dla oleju Volkswagena, czyli Liqui Moly otrzymuje plusa tutaj, oksydacja podobne poziomy, co ciekawe dla długości fali 1747 Liqui Moly wykazuje degradację modyfikatorów, wartości ujemne, natomiast olej Volkswagena potwierdzenie zawartości paliwa w oleju, wartości dodatnie. Podsumowując, jakość ogólna tego oleju po zbadanym przebiegu jest na podobnym poziomie jak w pierwszym etapie badań oraz zauważalnie wyższym niż w etapie drugim. Co bardzo ciekawe i wręcz zaskakujące, próbka po przebiegu 8400 km cechuje się bardzo podobną jakością oleju co próbka z dwa razy większym przebiegiem. Poddaję temat pod dyskusję, ciekawy jestem Waszej opinii. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!